Cześć, witam na kanale Tyber. W dzisiejszym odcinku lecimy do legendarnego miecza Z. W sumie chyba od tego nawet ten gra się nazywa Dragon Ball Z. W ogóle cała seria z Dragon Ball Z się nazywa Z ze względu na ten miecz Z. Albo coś poplątałem. Czy tam jakieś źródełko jest, widzę. Wygląda jak zwykły miecz w sumie. Co, przemienił się w Super Saiyanina. Wyciągnął, aż ten wyleciał w powietrze na górę. Ja tam nic nie widzę.
I coś się takiego stało? Nic się nie stało. Tylko jedno miasto wyleciało. To będzie ciekawe. Co teraz mam do przekazania? A fakt, bez radaru to nic nie zrobią. Myślałem, że coś więcej będą uczyć ich w tej fuzji, a tu się okazuje, że jeszcze nic nie ma. Może później będzie. Może w kolejnych odcinkach, nie wiadomo. Ale teraz lecimy dalej. Tutaj Goku się teleportował. Jest bój ten mały. We are. We're training
training to beat you guys. Beat us, you say? No amount of training could ever make that possible. We're not going to just sit here and wait. You will bring them to us now. You know, I kind of had a feeling you were gonna say something like that, which means I don't really have a choice. Guess I'm gonna have to make you wait then. Fascinating. Very well then. Show us what you can do. Hey, Martin Boo! What are you doing? Hurry up and obliterate this fool! Okie dokie pokie! Come on! What's with that? Why is this... Shut your mouth! I don't recall asking for your opinion! Majin Buu is my loyal servant. He obeys my every command. What is your problem? Do you want me to seal you up again? You seal Buu, you did! That guy kill you! Curse this creature! When did he start to think for himself? No, w sumie na szczęście zaczął samodzielnie myśleć. No jest, w końcu jest przemiana z Super Saiyana na trójeczkę. No już mnie zmienił. To w sumie wygląda troszeczkę jak lizak. Co będzie chciał mnie w cukierka... A, myślałem, że mnie w cukierka będzie chciał jakoś znowu zmienić.
Ale nie ma jakiejś przemiany, kurczę. Odrzucił mnie dalej. Myślałem, że będzie jakaś animacja w momencie, jak... jak zyska pełnią moc naładowanie ski. Dobra, pokonaliśmy go tak czy inaczej. O, sporo doświadczenia zdobyliśmy. Może dobiłem do 70? Nie, 69 jest dopiero. Nic, walka była fajna. Myślałem, że on go zamieni w coś, a to... Hałas, jakby całe miasto było zniszczone chyba, ale... No zobaczymy, co będzie dalej. Kurde, jak to trochę dziwnie wygląda.
extend your legs out really far like this too. We have to do that? It's so lame. Yeah. To make things a little easier to follow, me and Piccolo are gonna model it for you, okay? What? Wait, we are? Co? Oni się chyba nie zmieniali. Ale się nie zmienili. Myślałem, że może w grze coś dodadzą. O i po ptokach. Ja w sumie go nie uściskał, tylko poniósł, ale... Wracamy w zaświaty w takim wypadku. Nie w domu Króla Światów, to gdzie? Dobra, to mamy już przemianę w Super Saiyanie na trójeczkę. Tam jest Goku, znaczy Gokan. To możemy już w sumie nawet zapisać tutaj gierkę. I lecimy dalej do...
Gokana. Oldtimer? No tak jak nie widziałem, że w takie słowa są w ogóle. Oj, po mieczu, dobra. Bo akurat się zgodzi. Destruction of Majin Buu!
gonna take? The ritual takes 5 hours, but the power increase takes 20. Huh? I'm gonna take a nap then. Hang in there, Gohan. Oh man. 5 godzin. No, przychodzi czas na fuzję. Więc zobaczmy, jak im pójdzie. Nie. Tak dużo ucięli. Przecież miał jeszcze dwie inne fuzje. Populacji planety, nieźle. After turning some of his victims into clay, he constructed a house to come back to after his daily destruction. The people of Earth continued their fight for survival against the Majin menace and deployed their military forces, but that ultimately proved futile, with each force being completely decimated. But hope was not completely lost among those remaining. They knew their savior was still alive somewhere and ready to spring into action. Mr. Satan. Powered Cell and became the world's, no, the universe's greatest warrior. That savior is none other than the legendary, undefeated warrior, world martial arts champion, Mr. Satan. Majin Buu's house, huh? Well, I wonder if he's home. I hope he isn't. Oh, he's not here. What's the matter, Mazin Buu, you chicken? Well, that's that then. He's not here. No dobra, czy przyjdzie im walczyć, czy nie? A na dachu był. Anything I could do for you. You want to be Boo?
Of course I do. I've actually brought you a present, Mr. Muzzy Boo. Here, it's a premium chocolate. Take it. A najlepiej. Jak to mawiałem, przy żołądek do serca. Nie chcę się z nim albo zaprzyjaźnić, albo coś. No, zatrute czekoladki. O, i tyle wystarczyło, żeby Mr. Satan pokonał Boo, tak? I są oczywiście jeszcze jacyś złoczyńcy.
Jakiś taki dziwny płot sobie zrobił właśnie, taki niziutki. Nie wiadomo po co. Dziwnie to wygląda. O, Herkules już dostał. A czy Mr. Satan? No tutaj z Bushy teraz dzieje w sumie gorsza rzecz. No jest. Rendered weaker from the split, the original Majin Buu stood no chance against his evil counterpart and was ultimately absorbed by him. No i Buu został wchłonięty. Przez Super Buu chyba. On tak się chyba nazywał. Ciekawe, czy go zabije, czy go nie zabije? A, w części go pamiętaj, tą postać. Czyli on miał na tyle farta, że... No i będzie kolejna... O, teraz wie dokładnie, gdzie oni się znajdują.
a guy to fight. You promised Bill fight. He must be here. I could feel a very large power. We do have people here to fight you, but they're sleeping right now. They're gearing up for their fight with you. Wake them up! I hate waiting! Damn it. We're out of options. We have to sacrifice the remaining survivors. Wish them back with the Dragon Balls. It's the only way we can stall Majin Buu. That's right. You did say you were going to kill everyone on Earth, right? There's still plenty of people left to kill. Take care of them first. Then you... No dobra, czy posłuchacz, nie? No to jest pytanie. O, ale ma super technikę. Szykuje się kolejna walka, widzę. Czyli oni tam będą teraz trenować, więc... No będą na pewno silniejsi, tak? O, widzę, że nie będzie żadnej takiej walki. Pierwsza walka jako Gotenks będzie. Oj, zdobyliśmy ich obydwu. Do treningów są dobrzy w sumie. I do drużyny Z oczywiście też. Pierwsza walka, ciekawy jestem, jakie oni mają ataki. Super ducha kamikadze, zobaczmy jak to działa. Galaktyczne bączki? O proszę. Ostrzał pociskami. A i kamehameha.
To sporo ataków mają w sumie, znaczy sporo. W sumie ma spoko ataki. Podładujmy trochę energii. Trochę się z niej wyczerpaliśmy. Galaktyczne pączki. Kamehameha. Jest parę takich sili, które miał także Vegeta, z tego co widzę. O, te ataki ducha są świetne w sumie. I walka w komnacie ducha i czasu nawet też nieźle wygląda. Czyli troszeczkę taki dłuższy odcinek będzie. Ze względu na to, że... no nie ma nawet żadnego długiego momentu na przerwanie tego. Czy w rodzaju portalu, tak? Ciekawe, czy przejdzie, czy nie? Przeszedł. Się zaczęło. Jedzenie słodyczy. Chyba wszystkich będzie teraz zabijał.
open a tiny hole. Well, I guess I'm gonna have to use it after all. What do you mean? Take a guess. Przemieni się, czy nie? Już myślałem, że tam zostanie przez chwilę. On jest szalenie denerwujący, ten malec. Pustkowie Gizard. I kolejna walka? O proszę. Dobra, zobaczmy, czy się jakieś ataki zmieniły, czy nie. Galaktyczne pączki. Nie. Nic mu obrażeń nie zadają? Jakieś ataki ma ciekawsze, czy nie? Dobra, pokonaliśmy go. Zrobiliśmy troszeczkę punktów doświadczenia. Gotenks chce go dobić. Ha.
No niestety skończyła mu się energia w czasie i nic z tego nie będzie. Chyba jeden z najdłuższych odcinków się zapowiada u mnie. A kolejny jestem dramaturgiem. Wyskakuje. No i dobrze, myślę, że tu mogę śmiało zakończyć nasz odcinek. Do zobaczenia.